Nie tak dawno robiłem prezentację drużyny MKKS Rybnik, rocznik 97. Dzisiaj mam okazję zaprezentować drużyny Hartwig Katowice, rocznik 97 i młodsi, ale chyba tutaj młodszych nie ma. Nie ma nikogo z 98. I jest jedyny z 98 rodzynek. A grasz w ogóle, bo tylko grzejesz głowy? Nie, on najlepiej gra. Najlepiej gra. Ale słyszałem, że w Hartwigu rocznik 98 będzie lepszy od 97. Jest to prawda? Nie wiadomo, zobaczymy, ale może przed waszym wielkim meczem z Jaworznym się przedstawicie. Kto dzisiaj przyjął na mecz? Numer 5? Mateusz Winkowski. Numer 9? Jarosław Woźniak. Numer 7? Mateusz Kamiński. Numer 4? Żaden ksywki nie ma? Karpus. Numer 11? Kwiecień. Kwiecień? Numer 8? Jagiełła. Łukasz. 14? Pierwszy rozgrywający, najlepszy strzelec po rundzie zasadniczy. Ile zdobyłeś punktów? 200 punktów, ile my? W 6 meczach! Na szos. To ma średnią ponad 30 punktów? Nie, 20. A teraz ma 25 tylko. 25, bo te mecze teraz. A teraz ci spadło. Ale po rundzie zasadniczej miałeś 200 na 6 meczy. No. Numer 13, Marcin Gordat? Nie, Sebastian Wojciechowski. Marcin Gordat. A wiesz, że jest taki zawodnik Wojciechowski, który gra w Benetton Trawizio? Nie, mówił mi pan. To chodzi. Numer 10? Powiedz mi, jaki zawodnik, który został najlepszym zawodnikiem, nie skończyłem pytania. Ostatnio była taka klasyfikacja, taki ranking 10 najlepsi zawodnicy w ostatnim dziesięcioleciu XXI wieku, czyli od roku 2000 do roku 2010. Kto został w tej klasyfikacji najlepszym zawodnikiem? Zawodnik z numerem 10. Andrzej? Gołota. Z Włocławka, wychowanek w Pogoni, Andrzej Plu? Pluta. Pluta, tak jest. Numer 12. Strzelecki? Strzelec. Strzelec, no to trafiasz chyba, jak masz takie nazwisko, nie? Ile dasz punktów na mecz? Nie wiem, średnia 5. Średnia 5, szóstka? Karol Jurski. Kawał chopa, nie? Silny skrzydłowy. I ostatni z numerem 15. Jaki Adrian? Lotko. Z Giszowca. Dzielnicy najstarszy Katowic. Z Familoków. Na dupie Familoki. Hartwig Katowice przegrał u siebie z Jaworznym około 20 punktami, ale to było w tamtym roku. To było 2010, teraz mamy 2011. Walczycie na całego. Cały czas macie szansę na awans. Ja ostatnio się pytałem Rybnika, jak klasyfikują pierwszą czwórkę na Śląsku, to mi powiedzieli, a teraz może wy powiecie. Pierwszy to? Rybnik. Drugi? Zabrze. Trzecie? Hartwig. I czwarte Jaworzno. Hartwig, Jaworzno, czwarte, trzecie. No a określ tej. Hartwig, trzecie, Jaworzno, czwarte. No mają zawodników bardzo perspektywicznych. Tu jest w przyszłości 2 metry. Nie, tata wysoki, 2 metry. Już dzisiaj ma 190, nie? Tyson. I jeszcze jest jeden Tyson, gdzie on jest? Binkowski. Twój brat ma 2 metry 7, tak. Nie? Ma 17 lat, 93 rocznik, dobrze mówię? Tak. Czwarty? Tak. To 16 lat, a ty jesteś od niego o ile mniejszy? Jestem od niego mniejszy o 25 cm. Przerośniesz go? Zobaczymy. No ale jak go przerośniesz, to będziesz taki drugi Karnowski. No to tyle. Niech wygra lepszy. Specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Jaworzna. Prezentacja Hartwiga Katowice, rocznik 97, U14, młodzik starszy, prezentował Zibi.